Hejka kochani, witam was z powrotem na moim kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam kilka masek, które sobie kupiłam, dlatego że mi się też moje maski już w większości pokończyły. Powiem wam co nieco o niektórych, natomiast nie jestem pewna, czy na wszystkich jestem w stanie znaleźć. Więc pierwszą maską jest maska nawadniająca, rewitalizująca. Jest z takim pięknym flamingiem. I wiem, że tutaj mam... O! I ta jest pięknym dogiem. Pieskiem też jest taka sama. Więc... One są na wszystkiej samej firmy, ja nie zauważyłam tego. Z kolejną maską, jaką mamy, to jest maska... bardziej już taka... Nie, nie umiem tych słów tłumaczyć, po prostu ona moisturizing. Ona nie nawadnia, nie natłuszcza cery, ale tak ją nawilża bardziej. Więc ona tak wygląda. I tutaj jest szatkiem mama, znowu bardzo podobną. W takim samym celu. I ona jest bardziej taka nawilżająca i odświeżająca. Tak. A ta jest tylko nawilżająca. Kolejną maskę mamy dla skóry, która się lubi przetłuszczać. Ona się jest Peel Off Mask. I nie wiem jakby, natomiast ja nie do końca jestem fanem takich Peel Off Masks, bo po prostu ja byłam sobie nałożyć w płachcie. Wtedy sobie nad moim bałkiem mogę to, wiecie, głębiej tam w skórę wetrzeć. A z tą mam wrażenie, że wszystko wyrywam z twarzy, jak ją ściągam. I już ostatnie, nie, no nie ostatnie dwie, ale przedostatnie dwie. Maski, które mam, są takimi babeczkami. Ta jest czekoladowa, ta jest waniliowa. I ty właśnie nie umiem znaleźć, do czego te maski są, w jakim celu, wiecie? Ja je kupiłam, bo mi się spodobały po prostu. Ale... nie jest napisane po prostu. A, dobra. Są super nawilżające. I ostatnią maską, którą już mogliście zobaczyć u mnie wcześniej. Ona jest bardziej wygładzająca. To jest taka maseczka. One też są bardzo fajne. I ostatnią rzeczą, którą już maską nie jest, są płatki pod oczy. Które swoją drogą musiałabym włożyć do lodówki, bo były lepsze, chłodniejsze. To są dwie paczki. Trzy pary. I one dosłownie są to kosztowały. Generalnie te maseczki, ta maseczka kosztowała 50 pi, a reszta pomiędzy 69 chyba albo 89 funtem. Więc to jest taki przedział tych maseczek cenowy. Mam nadzieję, że taki typowo maskowy film wam się też spodobał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!